Nie teraz, bo zwrócisz uwagę. الكبيرة. وفي النهاية لم يكن هناك مكان كافي ألا مؤني طائرة. فرجاء جوزي مرة أخرى إلى هناك من أجل بقية المشتريات. أما أنا فقد اشتريت مقتنيات كثيرة جدا من نفس النجاة. حتى أن يوسف فضل أن يشتريه بكامل. فعندما أذهب للتسوق يعلقون المهلة في وجه زبائن ليتبدأ على راحتي. Aiden, jesteś gotowy? W pokoju na górze znajdziesz duży obraz. Za nim jest sejf. To w nim są schowane dokumenty, których szukamy. Musisz uważać na kamery i strażników, rozumiesz? Ostrożnie, Aiden. Nie możesz dotykać innych ludzi, gdy kimś sterujesz. Gabinet i portret Szejka. To jest to miejsce. Habib, ماذا تف... Kamery. Mówiłam, żeby się nimi najpierw zająć. أنا كنت أرى كل شيء على ما يرام. أنت تعرف جيدا أنه لا يسمح لنا الدخول في هذا المكتب. هيا اخرج من هناك. سأشتري منك 30 طنًا بسعر 15,000 ريال. لا 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 يا أخي، 20,000 ريال. 20,000؟ في عام الماضي بعت لي نفس الطن ب 14,000 ريال.
To jest to miejsce. Aiden, wiesz co? Musisz odwrócić uwagę strażnika. Jana! Dobra. Gabinet nie będzie teraz monitorowany. To nasza szansa. Żeby ruszyć obraz. Poszukaj go, Aiden. A teraz próbuję otworzyć safe. Musimy przeczytać dokumenty. Szybko. Już dłużej nie wytrzymam. Okej. Nie ruszaj się. هل من أحد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. وأياكين ما زلت تفعلون؟ إن حمر حتى صيدات. انصرف من هنا. حسنا. انصرف. Ale ja nie mogę ci pomóc. Powodzenia. Wszystko gra? Zostaw mnie! Chcę stąd wyjść.
Okej, wychodzimy. Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę. Johnny, sama chciałaś tu przyjechać. Co nagle zmieniłaś zdanie? Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. A ta sukienka jest tragiczna. Jedźmy stąd. Weź głęboki wdech. Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. O, nie zapomnij o prezencie. To tomik wierszy Poego. Biały Kruk, bardzo, bardzo stary. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o 5:00. To cześć. Cześć, Jody, chodź. Cześć. Ej, Kirsten, idziesz? Śpieszę się. Chodź, Jody, śmiało. Hej, Jody, tak? Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych kolesiów. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Wychodzę, skarbie. Zajmij się gośćmi i nie róbcie głupstw, dobrze? Oczywiście, mamusiu, jak chcesz. Ach, w końcu sobie poszła. Hej wszyscy, to jest Jody z sekcji 4. Pracuję z moją mamą. Sekcja 4? Do spraw paranormalnych? Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Takie nie. Rzeczy? Nie. Woo! Czas na imprę! Idę po browary, chłopaki żaluzje, dziewczyny świeczki. Jody, idź, zajmij się muzą. Czas zaszaleć!
to za padaka. Jezusie. Puścimy teraz coś z tego wieku, coś do tańca. Dzięki, trałam je pod łóżkiem. Matka w ogóle nie zagląda do mojego pokoju. Kompletnie nic nie kuma. Kirsten, jesteś genialna. Chcesz jedno? Nie, dzięki, ja nie piję, więc... Nie wiesz, co tracisz, dziewczyno. Wypije się kilka browców i świat nabiera nowych barw. Zimno się zrobiło. Podkręć ogrzewanie. Chcesz macha? Nie, dzięki. Wiem, co myślisz. Co my tu w ogóle robimy? Ja już sama nie wiem. Tak, pamiętam, mówiłaś mi. Ale chciałam zobaczyć, jak to będzie. Gdzieś wyjść, kogoś poznać. Ale jednak się zagadło.
Ludzie, a niech Jody zaprezentuje nam swoje nadprzyrodzone supermoce. Nie, świetny nie, pomysł, nie. Podoba mi się. Ach, zapomnij, to ściema. No dalej, Jody, pokaż, co potrafisz. Właśnie, Jody, zademonstrujesz coś? Nie, 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 chwileczkę, ja nie mam żadnych mocy. Mówiłam wam, że to jakaś ściema. Okej, Wiara, czas na wspaniały tort i co najważniejsze, na moje urodzinowe prezenty. Właściwie tort nie zając, najpierw prezenty. Buziaczki, Jen, cmok, 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 cmok. Kochana jesteś, to pewnie getry. Stringi, skąd wiedziałeś, że takie chcę? Możesz przestać podbierać mamie. Teraz znajdziesz sobie fajnego chłopaka. Mój przyszły kochanek, dziękuję ci za dodatkowe doznania. A to co? Stara książka. Dziwnie pachnie. To rzadki zbiór wierszy Edgara Allana Poe. Edgar Allan kto? Co, zwinęła się z biblioteki swojego dziadka? Nie, to prawdziwy biały kruk. Tak, jak twoja kiecka. Nie no, czy to jest jakiś żart? Przyszłaś tu tylko po to, żeby sprezentować mi to badziewie? Myślisz, że jest cwana, a jest królikiem doświadczalnym. I do tego stukniętym. Ta, cały wieczór łaziła za mną jak pies. Miała chcicę. No, i jeszcze puszczalska. Zaprosiłam ją tylko dlatego, że matka mi kazała. Ta, to zwykła zdzira. I czarownica. Powinniśmy coś jej zrobić. Co się robi z wiedźmami? Pali się je. Radzią! Proszę! Nie! No dalej, mroczna czarodziejko! Użyj swojej wielkiej mocy! Proszę! Proszę, wypuśćcie mnie! Na początku chciałam to zrobić. Błagam was, wypuśćcie mnie stąd! Proszę! Czy ktoś powiedział tort? Proszę, chcę stąd wyjść! Błagam, muszę stąd wyjść! Błagam was, wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie, proszę.
ciebie mam kłopoty. Uspokój się. On zastąpi doktora Matthewsa i będzie się tobą opiekował. Wydaje się miły. Bardzo chcę cię poznać. Śmiało idź. Czekam tu na ciebie. Cześć, Jody. Śmiało. Nazywam się Nathan. Nathan Dawkins. Pomyślałem sobie, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy nieco lepiej się poznali. Oczywiście, jeśli będziesz miała na to ochotę. Podobać się? Możesz ją sobie wziąć. Niezbyt ciekawe książki. Wielu jeszcze nie przeczytałem. A jak ty? Lubisz czytać? Możesz usiąść, jeśli chcesz. To jest zdjęcie paranormalnego zjawiska, które badałem. Ten stół przesunął się o 5 mm w ciągu 3 dni. Sam z siebie. Przyspieszyliśmy to nagranie, żeby móc zobaczyć ten ruch. Ciekawe, co? To moja żona Helen i córka Laura. Laura jest w twoim wieku. Jody, moja praca to badanie różnych dziwnych zjawisk. Próbuję je wyjaśniać. Jak to, co przydarza się tobie. Prawda, Jody? Mama mówiła, że masz niewidzialnego przyjaciela. Rozumiem, że możesz nie chcieć o tym rozmawiać. Ale gdybyś chciała, może mógłbym ci pomóc. Twój przyjaciel od dawna ci towarzyszy?
Od urodzenia? Czy to jest duch? Albo dusza kogoś, kto już umarł? Może go narysujesz? A mógłby coś zrobić? A może pojawi się później, jak już się trochę lepiej poznamy, tak? Czy on ci to zrobił?